Cześć, witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś zapraszam Was do wspólnego gotowania cudownego kurczaka Kung Pao. Naprawdę to jest bardzo prosty przepis. Myślę, że nikt nie będzie miał problemów z odtworzeniem. Także serdecznie zapraszam do wspólnego gotowania. Głównym składnikiem kurczaka Kung Pao jest oczywiście kurczak. Ja w dniu dzisiejszym brałam pierś z kurczaka. Mam tutaj pół kilograma. Pokrojone w takie większe kostki. Dodam teraz jedną łyżkę skrobi kukurydzianej, odrobinę soli, świeżo zmielony czarny pieprz i jedno jajo w całości. I teraz wymieszam dokładnie, żeby się wszystkie składniki tutaj ze sobą fajnie połączyły. Kurczak jest już wymieszany. Za kurczaczkiem mam już przygotowane wszystkie składniki, które będą dzisiaj potrzebne do przygotowania tego dania. Oczywiście będę krok po kroku opowiadać, co dodaję, w jakich ilościach, ale zawsze sobie możecie też sprawdzić w opisie filmu, co dodałam w dzisiejszym przepisie i wtedy będzie Wam po prostu łatwiej. Zatem teraz przejdziemy do obsmażenia kurczaka. Na patelni rozgrzewa się olej roślinny. I teraz będę obsmażać partiami tutaj kurczaczka do momentu, aż po prostu nie zmieni koloru z różowego na taki bardziej złocisty. Jak już będą wszystkie kawałki usmażone, przełożę je na osobną miseczkę i obsmażę później pozostałe składniki. Po usmażeniu kurczaczka na patelnię dodałam jedną łyżkę oleju. Dodam teraz garść posiekanej dymki, tej jaśniejszej części. Tą ciemniejszą sobie zostawię później już do końcowej dekoracji. Jedna czerwona papryka posiekana w takie kwadraty. I bardzo ważny składnik, suszone chili. Mam tutaj 6 sztuk, bo jak wiecie, lubię ostre potrawy, więc nie zawahałam się użyć takiej ilości. Przez jakieś pół minutki obsmażamy. Pachnie cudownie. Teraz na patelnię dodam 2 ząbki czosnku i imbir. Wszystko razem starłam na tareczce. Teraz to już w ogóle zapachy tu się takie będą rozprzestrzeniać. Pół minutki i będę dodawać orzechy. Na tą ilość kurczaka dodam 1,5 garści niesolonych orzechów ziemnych. Zostawię teraz z pozostałymi składnikami na minutkę. Po czym dorzucę wcześniej usmażonego kurczaka. Zapachy niesamowite, bo jeszcze orzeszki zaczęły uwalniać aromaty. Dodam teraz kurczaka, który się wcześniej usmażył. I teraz troszkę przypraw. Około 1 łyżki sosu ostrygowego. Ja tutaj daję na oko. O ja, ale teraz zapachniało. Teraz 1 łyżkę wina do gotowania. Taka sama ilość sosu sojowego. To 100 ml bulionu drobiowego. Teraz niech się to wszystko tutaj razem fajnie połączy przez minutkę. Przed ostatnim dodatkiem będzie olej sezamowy. On tutaj wzmocni ten orzechowy smak. I
50 ml wody z skrobią kukurydzianą, żeby troszeczkę zagęścić i żeby tutaj ten kurczak był taki bardziej błyszczący. I jeszcze przez jakąś minutkę tutaj będę gotować i będzie można podawać. Ja w dniu dzisiejszym będę zajadać z ryżem. Wybrałam jaśminowy. A Wy oczywiście możecie sobie użyć ulubionego swojego. Moja wersja kurczaka Kung Pao jest już gotowa. Jeszcze tylko troszeczkę dymki, żeby ładnie wyglądało i fajnie smakowało. Będę za chwileczkę zajadać. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo jak sami stwierdzicie, na pewno nie jest to trudny przepis i każdy, myślę, może go sobie w domu zrobić. Tym bardziej, że składniki są ogólnie dostępne, więc nie pozostaje nic innego jak gotować. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Zachęcam do komentowania i do próbowania nowych smaków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!